Okej, witam wszystkich w ten piątkowy wieczór. Dzisiaj będzie taki krótki filmik na temat tego, jak się kładzie kulki, jak się nie ma sita. I przy okazji zobaczycie sobie, jak działa nagrywanie z tego aparatu Sony WX220. Mam tutaj układ, na którym jest do położenia sporo kulek. Trzeba to robić bardzo, bardzo ostrożnie. I powiem wam, że jeszcze mi zostało gdzieś 350. Oczywiście nie będę tego robił na raz, bo nie mam siły psychicznie. Jedną stronę sobie położę. Dla podpowiedzi, na płytce rozsmarowałem delikatnie pastę do lutowania. Palcem po prostu wziąłem ją, rozsmarowałem. Taką cieniutką warstewkę, żeby tylko kulki się mogły do tego przykleić. Dobra, i polecimy sobie trochę z tymi kulkami. Powiem wam, że to jest praca bardzo żmudna i dosyć taka monotonna. Jeżeli trzęsą wam się ręce, to raczej tego nie róbcie. Codziennie uczę się czegoś nowego. Dobra, ja dalej szukam celek, bo gdzieś mi się tutaj zapodziały. Ja pierdzia. Jest to układ od LG. G-Flexa 2, który łapie bootloopa, i on został ściągnięty z części procesora. I zobaczymy, czy jak go wykulkujemy, lutujemy od nowa, czy te resety ustaną, czy dalej będzie się telefon resetował. Oczywiście najlepiej by było zamówić taki układ nowy, tylko pytanie gdzie, bo raczej tego nie kupimy tak od razu z ręki. Chyba że gdzieś Chińczyki mają na swoich stronach sprzedaży. Chociaż gdzieś widziałem, o, chyba mi się nie złapało, wyleciało. Gdzieś widziałem gościa, który skądś zamawiał te części do Aldrika. A widzicie, jaki to jest punkcik? Skąd gdzieś zamawiał, tylko nie chciał powiedzieć skąd, bo się go też pytali. I potem trzeba będzie to wszystko. Widzicie, na początku jest taka gwiazda i musicie jak robot precyzyjnie na tym punkcie ją umieścić. Serio, żmudna praca. Przesunęła mi się. Aj.
nie może być żadnego takiego poważniejszego przesunięcia, bo w trakcie wygrzewania mogą mi się zlać w jedno, a tego bym nie chciał. To będzie takie nagranie pokazujące w akcji ten mikroskop. Ostrość może nie jest najlepsza, dlatego że ustawiłem obiektyw już na takich parametrach. Mam to bardzo nisko już nad płytką i on od pewnego momentu jakby już zaczyna troszeczkę inaczej działać. Tutaj może by się przydały te obiektywy, które są bardziej zaawansowane. O, dwie naraz. To już był hurt. Szkoda, że nie ma takiego urządzenia, które by wypluwało te kuleczki maszynowo. Tylko jakbyśmy przyłożyli, załóżmy, do pola, to jedna kulka wylatuje. Mam te myśli, nie? Lozownik kuleczek takich malutkich. Ciekawe, czy to jest do ogarnięcia. Chyba nie. Znaczy, chyba myślę, że jest. Jeszcze nikt na ten pomysł nie wpadł. Jak to zrobić? Może jakoś magnetycznie układać? No to by było dobre. Rozsypujesz na taki układ, nad, który znajduje się nad jakimś mechanizmem, i wszystkie kulki wędrują na odpowiednie pola. Tak jak na tych... No nawet mi to szybko poszło. Ile? 8 minut. 8 minut, ale nie liczyłem, ile tych kulek tutaj już nałożyłem. Musiałem potem sobie to sprawdzić. No i tak wygląda układ. Dopiero jedna strona idzie. A tu już widzę jeden błądzik. Nawet nie wiem, jak do tego doszło. Powiem wam, że teraz jest najgorsze takie ustawianie, jak już coś położyliśmy. Że mi się trochę ręce trzęsą. Trzeba zrobić sobie przerwę. To, że transportujemy sobie tutaj. Mówię wam, to jest chirurgiczna robota. Tak jakbyście pracowali. O, jeszcze kuleczka, którą wykorzystamy. O, i poleciała. Dobra. A nie, jest z boku. Tylko nie wyfrunęła. Tylko muszę ją na, jak najbardziej na samym końcu igły. No i dobra. Tyle jest położone. Rzędów jest 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 150 kulek na jedną stronę. To będzie 300 plus tutaj jeszcze policzę od tej strony już 2,